Witam na tegorocznej Akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Witam panią dyrektor, panią wicedyrektor, przybyłych rodziców, nauczycieli, grono pedagogiczne oraz przybyłych gości i naszych cudownych przedszkolaków. Zapraszamy na krótki... Zapraszamy na krótki występ grupy Tygrysków i Biedronek, a później pragniemy wręczyć podziękowania oraz na sam koniec bardzo byśmy poprosili o zabranie głosu panią dyrektor. Dziękuję. Miły słuchacze, serdecznie witamy do wspólnej zabawy, was zapraszamy. Najpierw powiemy to wszystkim koniecznie. W przedszkole nasze najlepsze jest miejsce. Właśnie my wszyscy do niego chodzimy, dlatego o nim chętnie mówimy. Thank you.
też by wygrała, gdyby tylko w nim wystąpić chciała. Gdy pani śpiewa za serce chwyta, tak nie potrafi górniak Edyta. Pani najlepiej piłkę grać umie, co to spalone nawet rozumie. I chociaż nerwy ma jak ze stali, to dawno żeśmy jej szarpali. Gdy nie wytrzyma, dłużej nie zniesie, to ją pokażę w teleekspresie. Dzieci czasem bywają głośne i do tego trochę nieznośnie. Jeśli pozytywne i cały, to wszystko zajmę pani dowody. Kiedy woli arcybułka i to nie jest spoko wymówka, wtedy pani poda cybulę i jak chciała w kuchni pracować, ale nie umie wcale gotować. Poktomowałe władze sprawuje mi nie poszkodzi, nie spróbuję. Jak Magda weźle szkła bym rozbiła, gdyby kucharką była. Gdy z miotu suniesz matką, pomaga wszystko, od razu mają tu stracha. Te strękawiczki biały przechodzi, jeśli się pani dyrektor zgodzi. Dobra posada jest intendenta, z biura wychodzi tylko od święta. Ciszę ma taką, że zazdrość bierze, tak by mógł robić, przyznaję szczerze. I w kartotece ma wszystkie dane, jak na Facebooku, więc zapisane. Thank you.
Trzeba być innym jak Pudzianowski. A ja wam mówię bez złośliwości, w dyrektorku będę w przyszłości. Nikt większej władzy nie ma na świecie, ale to przecież najlepiej wiecie. Nosi zawsze wolne ubrania, wygląda lepiej niż Rubikania. Kiedy w końcu już urośniemy, pracować tutaj wszyscy będziemy. A panie czeka emerytura, a zamiast kasy w portfelu dziura. Thank you.
To moment podziękowań i uznania dla wszystkich pracowników oświaty. Naszym zdaniem chyba najpiękniejszym tego wyrazem jest dzisiejszy przepiękny, wzruszający występ naszych artystów. Bardzo Wam dziękujemy. Ogromne brawa dla Was. Drodzy nauczyciele, drodzy pracownicy niepedagogiczni, ile dni, ile godzin spędzacie na przygotowaniach, przemyśleniach, poszukiwaniach pomysłów i ich realizacji sami tylko wiecie. Za to zaangażowanie, za przywiązanie do pracy na rzecz dzieci, za serce okazywane każdej chwili, serdecznie
Dziękujemy. Dziękujemy Wam za to, że zawsze można na Was liczyć, za to, że nigdy Wam nie jest dość poszukiwania tego, co lepsze. Dzisiaj jest moment, kiedy możemy złożyć Wam te szczególne słowo dziękuję. Słowa podziękowań chcę w tym momencie, w tym uroczystej chwili przekazać w imieniu Pana Burmistrza. Pozwolicie, że odczytam. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w imieniu władz samorządowych miasta Zambrów oraz własnym dziękuję wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty za wysiłek wkładany w wykonywanie trudnej i odpowiedzialnej pracy. Drodzy nauczyciele i wychowawcy, to Wy przygotowujecie dzieci i młodzież do życia, ucząc wykorzystywania własnych umiejętności, a także czerpania z możliwości, jakie niesie ze sobą współczesny świat. W tym szczególnym dniu, doceniając Państwa wysiłek, który sprawia, iż marzenia i plany Waszych wychowanków często przekształcają się w rzeczywistość, życzę, aby wykonywanie tego pięknego zawodu niosło za sobą radość, satysfakcję i dumę. Wszystkim pedagogom, pracownikom oświaty życzę pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym. Z wyrazami szacunku, burmistrz miasta Zambrów, pan Kazimierz Dąbrowski. Przy tej okazji miło mi jest również poinformować Państwa, że w tym roku szkolnym nagrodę burmistrza miasta Zambrów spośród naszego grona pedagogicznego otrzymała pani Małgorzata Wulczyńska. Pani Małgosiu, proszę o pokazanie się. Proszę, zapraszamy. Za szczególne osiągnięcia, efekty swojej pracy, myślę, że to była zasłużona nagroda. I jeszcze raz życzę dalszych pomysłów, dalszej wytrwałości i takich samych albo jeszcze lepszych rezultatów. Thank you.